No witam wszystkich, właśnie wczoraj tutaj prawdziwy fan, który ze mną się przywitał, pogadaliśmy, to jest kurwa prawdziwy fan, który nie boi się podejść do mnie, pogadać i dlatego zrobiłem pozdrowienia dla ich chłopaków, którzy nas oglądają często. Widzicie, to jest trzeba być fanem, żeby mieć jaja, podejść, pogadać. Widzicie. On ze mną rozmawiał, pogadał, zapytał się, czy bym mógł zrobić pozdrowienia dla trzech, czy tam chyba trzech osób, co wczoraj pozdrowiłem. Powiedziałem, nie ma sprawy, mogę to zrobić. A nie to, że każdy pisze, pozdrów mnie tam w filmiku, pozdrów tam, bo ktoś ma urodziny. To nie o to chodzi właśnie. W takim sensie, że ja nie mam czasu na pozdrowienia, tylko po prostu prawdziwy fan, nie jakiś ala fan, normalnie ze mną się spotkał. Pogadaliśmy, pytał się, jak tam zaczęliśmy tworzyć filmiki itp. itp. No i widzicie. Chociaż jedna osoba podeszła do mnie, przywitała się ze mną, zapytała się, czy mogę pozdrowić tam ich chłopaków, którzy tam nas lubią bardzo i oglądają. Nie ma sprawy, zrobiłem. I mam z głowy. A tu każdy mi napierdala na fejsie, na YouTube. Proszę pozdrowić mnie, bo coś tam, bo coś tam. Nie mam czasu na takie pierdoły. Po prostu zrobiłem dlatego, że to jest, widać po nim było, że jest prawdziwym fanem, że nie robi z nas bekę. Ja poznaję ludzi, kto robi bekę, a kto jest prawdziwym fanem. Dlatego nie pozdrawiam takich franiaczków, którzy niby nas lubią, są fanami naszymi, bo to nie jest to, co piszecie, to jest gówno prawda, już prawdą. Dlatego nie pozdrawiam już nikogo, tylko pozdrawiam tych ludzi, którzy naprawdę podejdą do mnie i do Kobry, przywitają się, z nami pogadają, dopiero będę mógł pozdrawiać. A tak to nie chuje, nie będę pozdrawiał. To jest mój regulamin, który się ja tego będę trzymał do końca robienia moich filmików, tworzenia dalszych filmików. Przykro mi, ale zasada jest jedna. Dlatego trzymam się tego, a wy jak się nie trzymacie, no to jest wasza sprawa, ja powiedziałem. Ja z wami się nie będę bawił, jak wy się tam bawicie w takim sensie, że będziecie kurde pisać w głupie komentarze. Ja powiedziałem na ten temat wczoraj na filmiku. Mnie to wali, robię to po swojemu, to uważam. Wypuściłem chyba wczoraj 8 czy 6 filmików wczoraj, jeden z humorkiem właśnie, jak widzieliście. No i niech tak dalej idzie te filmiki nasze. Na razie, tak jak mówię, w majówce nie będziemy robić filmików. Na razie przerwa, bo to wiadomo, majówka. No i trzeba się zająć. Jakiś grill, spotkania ze znajomymi. Myśleliście o tym w locie w Arturówku, żeby zrobić grilla, żeby się każdy złożył po 50 zł. Jak tak, to piszcie mi na fejsie, na PW, na fejsie, kto by chciał na locie być. Tam nie wiem, zrobimy może, ale to nic jeszcze nie wiadomo. Może w środę zrobimy zlot, żebyśmy w Arturówku. My będziemy w Arturówku, na trzecim zbiorniku, tam gdzie jest plaża, tam byśmy zrobili grilla. Tylko jeszcze nie jest to oficjalny filmik do końca. Ja oficjalnie wszystko powiem, jak będę wszystko wiedział, jak będziemy ustalać to wszystko. Na razie takie wasze pytanie. Musicie mi poodpisywać na te pytania, czy wam będzie pasowało w środę w Arturówku. Nie wiem jeszcze o której godzinie i jak. Tego jest jeden problem. Musi być osoba, która z samochodem, bo trzeba byłoby pokupować jakieś jedzenie właśnie. To jest ważne, bo bez jedzenia to nie jest grill w ogóle. Musicie się zastanowić, piszcie do mnie
na prywatnych wiadomościach, to ja będę odpisywał na fejsie. Najlepiej na fejsie piszcie mi, niż na YouTube, bo na YouTube mam skrzynkę zapieprzoną, nie mam kiedy odczytywać. To na fejsie piszcie prywatnie, kto by się z nami spotkał, może w środę, Warturówka, i byśmy, każdy się by złożył po 50 zł, byśmy gryla zajebistego zrobili. To jest od was zależne, na razie czekam na wasze wiadomości na ten temat, bo muszę wiedzieć, na czym stoimy i jak ustalamy wszystko. Pozdro i czekam.